Każdy człowiek, czy ja, czy pan Andrzej, czy pan Wojtek, czy pan Krzysztof. Nawet Kargul. Nawet Kargul. Wszyscy. Stawiamy czajnik i zrobimy sobie herbatę. Prawda, panowie? Albo kawę. Albo kawę, jakąś sportową. Albo i kawę, i herbatę. Kto lubi? To nie stawia. Prawda, Andrzej? Prawda. Pan Andrzej lubi przypuśćmy kawę. Ja lubię herbatę. To pan Andrzej kawę sobie robi, gotuje na kawę wodę, a ja sobie gotuję na herbatę. Proste. Zgadza się? Zgadza się. I wtedy sobie jeszcze cukru sypiemy, leciutko, do smaku i pijemy to. Przygotowaną wodę. Chyba syrową wodę człowiek długo nie pożyje. Pogoni zaraz. Nie tylko pogoni, ale będzie śmierć. Bo będzie będzie, jak ja powiem, strączko rozwolnienie. Laksa. I będzie krepa. I będzie więcej pogrzebów, jak czego, jak człowiek będzie ma żyć. Bo nawet, powiem pani, na płycie elektrycznej można posmalić słoninkę, kiełbasę, boczek i resztę przetwory mięsne. Ziemniaczki. Ziemniaczki, nie ziemniaczki, wszystko. Jajeczko. Wszystko. Co chcesz, to można zrobić. A jak pani to zrobi, to czym Polacy będą, co będą jeść? Nic. Chyba ziemię syrową. Trawę ziemi. A trawę też trzeba pokrajać nożem i też trzeba co zrobić z trawą. Elektrycznym nożem. Co? Kosiarka. Ale jak prądu nie będzie, to i nic kosić nie będzie. Ale spalinową. A benzyny nie będzie. A paliwo skąd będzie? No z Hiszpanii. Z CPN-u. Z CPN-u. A z CPN-u też nie będą chodzić. Bo też to kogoś. A jak prądu nie ma, to nie podaje paliwa. No tak. Prądu. Co podaje? Wszystko prąd podaje. Podjeżdżasz pod CPN, bierzesz szlauch do samochodu, do zbiornika, wtykasz, tak? Ten przewód, naciskasz i co nagania to? Nagania licznik. A, nie, prąd. Prąd. A licznik co nagania? Pieniążki. Co? Licznik nagania pieniążki. Nie. A żeby pieniążki były, to co? Porusza licznik? Prąd. Prąd. Pierwsze musi prąd poruszyć, tak? Prąd. Musisz włączyć te paliwo i wtedy prąd podaje, to wszystko podaje do zbiornika, tak? No tak. Bo tam jest taki silniczek ustawiony na dole zbiornika i to wszystko podaje. Zgadza się? Zgadza się. Bo żeby nie było prądu, podałoby bez silniczka, bez prądu paliwo tobie? Chyba, że wiadrami czerpać i wlewać później. No tak. Tak jak w turni. Wodę. Na takich tych bocianach. Żurawie. To u nas nazywali bociany. A u was żurawie, tak? Żurawie. A u nas bociany. I wiesz, i wiaderko tam się wieszało. Puszczało się. Zaczerpywało się. I ciągnęło się łańcuszkiem ten bocian. To chyba tak będziemy paliwo czerpać. Będą bociany w CPN-ach budowane, wiaderka w każdym bocianie. No i za wiaderko, przypuśćmy 12-litrowe. Stówka. Nie wiem, ile będą liczyć. Może więcej jak stówka. Dwie stówki. Bo wiesz, ja ci powiem, stówko to za mało, bo trzeba tak bocian wybudować. Wiaderko. Wiaderko kupić, a jak wiaderko zerdzewieje, następne kupić, a jak się utopi w poliwie, to trzeba dostać. No tak. A czym? Tak, wyprodukować? A prąd potrzebny. Co? Prąd. Jaki prąd? Jak prądu nie będzie. A. Czyli nie będzie niczego. Niczego. No i stanie wszystko. Ta sędzina chce, żeby niczego nie było w Polsce. Żeby my leżeliśmy. Go. W ziemi. No. No ma tak? Pani sędzina, opamiętajcie pani. Jak? Jeżeli to prawda, to pani dostała jakiegoś szału, nie wiadomo czego, że... Może nie, może niedopieszczona jest. Co? Może niedopieszczona. A do czego? Do byka? No, niedopieszczona do byka. O Jezu, to jakby byk by wsadziłby laję do macicy, to już co?
na wiele by przekuł. Wiesz o tym? Bez prądu. Wiesz jaki byk ma... tego? Przyrodzenie. O! Krowę tklęczy czasami. Z radości oczywiście. Jakże? W stanie tak krowę klęczy. Ja widziałem na własne oczy. Nie żartuj. Co? I co było później? Jak krowę... No wtedy byk wyjmuje tego przyrodzenia swoje i krowa staje wiesz, i już jest zapłodniona. No ale będzie, jest poprawka czy nie? Co? Byka? Poprawka. Nie. Czyli byk robi to profesjonalnie za pierwszym razem. Tak. Tak samo i ogier. No tak. Czemu na nas mówią, jak jesteś jak byki albo jak ogiery? No. Powiem. Bo związane jest właśnie chyba... Bo związane jesteśmy ze zwierzętami. Z zwierzętami. No i na zakończenie bardzo dla pani przyszłą i dla całej Hiszpanii, Polaków, Hiszpanii, Polonii. I proszę Polonię, Polaków, ażeby zrobili tam strajk w imieniu naszym, Polski, ażeby nie dopuścili, żeby nie było likwidacji kopalń i elektrowni. Bo to jest. Ja nie mówię atomowych. Atomowe nie potrzebne nam elektrownie. Po co? Nam trzeba normalne elektrownie węglowe, spokojne żyć, dożyć każdy człowiek musi. Do swojej tej ostatniej godzinki. Prawda? A major? Wszyscy. Wszyscy. Nie tylko ja, ale wszyscy. Cała Polska. Nawet Borys Budka. Proszę? Nawet Borys Budka. Nie słyszę. Borys Budka. Jak powiedziałem, wszyscy to wszyscy, chyba, nie? No ale on jest szczególną kanalią. Przepraszam bardzo, czy kanalią, czy jako, ale chce żyć. Chce żyć? Chce. No trudno, tak? Według mnie trudno powiedzieć. I powiem dla pani, że bardzo proszę to swoje kazanie, zeznanie, ten wyrok odwołać, przeinaczyć, żeby w Polsce było dobrze, dostatnie, żeby Polska żyła bogato, nie biedno, bo tylko my na tym z tego żyjemy. Z węgla i z prądu. Z prądu. Bo jak nie będzie u nas zabraknie prądu, to człowiek umiera. A czym się ogolić? Jeszcze ogolić, jak to... ja mam elektryczną. A, nie masz ręcznej? Nie. Ja na zieletki mam. Będę musiał do siebie przychodzić się golić. To ja będę... Pobierał opłatę. A, goli broda. Goli broda. Bo taki kiedyś byli goli broda. I goli broda, czyści but? Klej but. Klej but. A wiesz, czy to klej but? No, buty kleił. Szewc. Szewc. A buta prenem? Buty prenem. Dobry klej. I kiedyś, jak jeszcze robili, wiesz, na co brali buty? Na gwoździe drewniane. Drewniane? Tak. A nic draty, wie dlaczego smolili? Dlaczego? Żeby, jak idziesz, a woda, to żeby nic nie gniła. A. Woda, smoła nie dopuszcza wody. Jak przed trzecim butem, to musiałbym smolić dokładnie tą nić dratwę, później wsadzić do igły, wsadzać się do większej, szydło i... Znaczy, Beata szydło. Co? Beata szydło. Jaka Beata? No szydło. Co tam? No ja nie powiedziałem słowa szydło, to pan nie, powiedział. Nie, powiedziałeś. Ale pan powiedział szydło. Ale ja powiedziałem szydło do szycia. No Beata też szydło. Przepraszam bardzo. Ja się cieszę panu i nie Krzysztofie, że panu dzisiaj humor dopisuje. Ja nie mówię, że nie obrażam. Ale ja też nie obrażam, tylko Beata szydło. No tak, ale powiem tak, ja mówię o tym szewskim szydle. No ja mówię o też szewskie szydło Beata. Szydło. Szewskie szydło oczywiście. Dobra, kończymy panie Krzysztofie Niemiecki. Dlatego, że
Wczoraj siłem worek od kurzacza, bo się rozpruł się tu musiałem. Się rozpruł się? Tak. Ojej. Twój pies nie chciał mnie szyć, nie przyjechałeś sprzęt. Może lejek dałby igły i nitkę, może on by szył. A cieczka jest, bo on poddenerwowany. Co? Cieczka jest na źrenicy, on jest poddenerwowany. On ma cieczkę? Nie, on jest poddenerwowany. On? To tym bardziej, żeby lepiej szył. Nie dajmy worek. No, worek. No. Worek i rolek. Chodź worek i rolek, tu. Wykrywać, chodź. Obrażony. Jemu tu wygodnie. Bączuka, niam, niam. Chodź tam sobie. Kiełbasa. Leczka, chodź. A nie, on mleko, on nie bardzo, on woli kiełbasę. Smażoną na prądzie. Smażoną na prądzie, tak? Znaczy na maszynce. Jakiej? Elektrycznej. Aha. I on tak się przygląda, tak? No cały czas sprawdza. Jak się smażasz, tak? Czy nie, kiełbasy nie jest? Czy prąd jest, sprawdza cały czas. Czy prąd jeszcze jest? Wykrywasz, ty sprawdzasz, czy prąd u niemieckiego jest? Popsuł.